doszło do deformacji komory silnika, w wyniku czego doszło do złamania nypla, który łączył zawór gazu znajdujący się w komorze silnika z reduktorem. No i ktoś może powiedzieć, w związku z tym doszło do wypływu gazu. Tak, ale zastanówmy się do jakiego. W czasie 0,3 sekundy zaciągał czujnik, który zamknął zawory dopływu gazu, co spowodowało dalszą pracę silnika na benzynie. Z wszystkich rzeczy, które się stały dodatkowo w komorze silnika, jak widzimy, pogniecione elementy plastikowe, pogniecione elementy metalowe. W instalacji te czujniki, które miały zadziałać, zadziałały i wypływu jako takiego, można powiedzieć, no nie było, bo wypływ w czasie 0,3 sekundy nie jest w stanie doprowadzić do najmniejszego pożaru w takim pojeździe.